Potrzebowaliśmy szczęścia i to szczęście też mieliśmy, bo trzeba przyznać, że rzut karny. I tutaj będę chciał i będę się kłócił ze wszystkimi, którzy powiedzą, że to Moreno przestrzelił. Nie, moim zdaniem Szczęsny tak zachował się w tym rzucie karnym, że zmusił Moreno do przestrzelenia tej jedenastki, bo wyczekał go, naprawdę nie zareagował, nie Artur, pokazał mu. Moreno uderzył po prostu w słupek. To, że Wojtek zareagował, no chwała mu za to, że się rzucił. Andrzej, ale Moreno uderza w słupek. Strzelałeś rzuty karne? Tak, strzelałeś. Często w słupki. I wiesz o przepisie, wiesz o przepisie takim, że bramkarz dzisiaj nie ma prawa wyjść, oderwać się. Jeżeli nie byłoby tego przepisu, jeżeli ten przepis byłby lat temu 15, nie byłoby Dudek Dance i nie mówilibyśmy o wielkim wyczynie Jurka Dudka, no to wtedy sam wiesz, jak to jest, jak ci bramkarz wyjdzie albo cię wyczeka. Ale tutaj Szczęsny zachował się bardzo dobrze, spowodował za niepewność strzelca i był słupek. I oczywiście i tego szczęścia potrzebowałeś, bo w tej sytuacji, w której... strzelasz bramkę i za chwilę masz rzut karny. Wybrnął, Artur, wybrnął. Ja też oddaję cześć osobom, które coś zrobią, bo to jest łatwo powiedzieć. Słuchajcie, no to stań na bramce, ja wyjdę dzisiaj. Ja wyjdę na boso. Tak? Dzisiaj idziemy strzelać 10 na 10, tak? Jak będziesz na bramce, tak? I możesz nawet stać na tej linii i się nie ruszać. Słuchajcie, mamy duże studio, możemy bramkę załatwić na kolejny program, nie ma problemu. Jak ktoś chce na boso, to będzie duża. Ale Artur, będzie duża oglądalność. Jeżeli zrobisz to na boso, to bramkę tu załatwimy, nie ma żadnego problemu. Umówmy się, że bardziej trzeba winić tutaj strzelca niż bramkarza, bo rzut karny jest to generalnie. Nie ma rzutów karnych złapanych, są tak jest. Po prostu uderzone i tyle. Widzieliśmy rzut karny i rzeczywiście ja się skłonię ku twojej opinii, że tym balansem ciała, tym jak wyczekał na tej linii, że się nie oderwał z tą jedną nogą, to naprawdę duża rzecz. Strzelałem naprawdę kilka rzutów karnych, grając piłkę i kilka rzutów karnych przestrzeliłem, dlatego że robiłem zamach dłuższy przed dodaniem strzału, licząc na to, że bramkarz pokaże mi w tym momencie, w którym kierunku idzie. I z reguły strzelałem karne tak, że w jednym rogu był bramkarz, w drugim była piłka. W momencie, kiedy Gerard Moreno w ogóle nie patrzył na Szczęsnego w momencie uderzenia na bramkę? Andrzej, dobrze, okej, no ty uważasz, że nie strzelił Moreno, ja mam swoje zdanie. Jak ja to lubię, od rana dyskusja, ósma rano już się iskrzy. No jest okej, ja tylko powiem do końca moją myśl, jeżeli mi pozwolisz, i wtedy się do tego odniesiesz. Przejdziemy do karnych. No, ja miałem kilka niestrzelonych rzutów karnych, dlatego że zrobiłem dłuższy zamach, bramkarz nie zareagował i wtedy nie miałem już z czego oddać mocnego strzału na bramkę, wybrać narożnika i bramkarz mi to łapał i wybijał, czy miałem słupek. To był słupek. Ale no ja też miałem słupek, Andrzej. No, także pamiętajcie, że są dwa słupki. Dzisiaj na plaży. Słuchajcie, no fajnie, że dyskutujemy.